Cześć, siemanko ludziska, witam was w kolejnym odcinku z gry LEGO Harry Potter lata od 1 do 4. Jak widzicie, kontynuujemy naszą przygodę Harry'ego Pottera. Aktualnie znajdujemy się razem z Hermioną w dziurawym kotle. Jeśli dobrze pamiętam, że tak się to nazywało. Problem jest taki, że nic nie pamiętam, jak się używało czegokolwiek. No właśnie. Dobra, E. Wkładamy coś nowego. Okej. Idziemy na górę po schodach, zbierzemy te wszystkie klocki, które tutaj są. Dziurawy kocioł. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, co mam dalej robić. Ogólnie mam wyłączoną muzykę. Czemu? Ponieważ przy ostatnim odcinku wyskoczyły mi, wiecie, prawa autorskie. Jedynie w 7 miejscach w odcinku, czy w 9. Więc postanowiłem, że jednak no, muszę bez muzyki, rozumiecie sami. Jako, że wiem, nie zarabiam na tym za bardzo kasy. Bo to są śmieszne grosze, ale mimo wszystko no, nie chcę mieć za bardzo problemów z tym, że moje filmy cały czas będą, wiecie, że cały czas będą miały problemy z prawami autorskimi. Zresztą mam nadzieję, że sami to rozumiecie. Separujemy, stworzymy kolejny obraz, koło na ścianie, cokolwiek by to nie było. Dobra, idziemy tutaj. Kontynuuj opowieść. Okej. Okay. Hogwart. Okej. Okay. Nie wiem, jak tego użyć. No, w ten sposób. Gdzieś pewnie będzie kocioł, do którego muszę to wrzucić. Pytanie gdzie? Okej. Okay. Widzę, że tutaj musimy iść. Nie bardzo pamiętam, gdzie jest ten kocioł. Możemy to wszystko to naprawiać. Okej. Okay. Tam jest gościu na górze. Muszę wskoczyć, cholera. Kolejny uczeń uratowany. Okej. Okay. Powiem wam, że ja się ogólnie... Już pewnie wam to mówiłem, ale powiem wam to jeszcze raz. Wkręciłem się bardzo w tę grę. Tyle, że po prostu często jest tak, że... Nie do końca wiem, co robić, tak? To jest ten problem największy chyba. Co tu mamy?
trzeba by tam puściliśmy. Pytanie, czy to dobrze, to co robimy, czy źle? Dobra, idziemy już teraz za... że tak powiem, za... opowieścią. Okej. W ten sposób. Okej. Spadało na dół te rzeczy. Kolejna lekcja, widzę. Dobra, to pójdziemy na kolejną lekcję. Zobaczymy, czego nauczymy się tym razem. Cóż tu się dzieje? Okej. Okay. Możesz przytrzymać K, aby wybierać różne zaklęcia lub przełączyć się pomiędzy nimi przy pomocy L, lewy kontrol i... Co muszę z tym zrobić? Okej. Drugi klocek. Rzut tutaj. Niebieski tutaj. Jeszcze dwa nam zostały. Gdzie tu jeszcze będą? Dobra, nie wiem, nic się nie dzieje. Tu widzę, jeszcze jeden jest. Nie to. W
Więc to nam jeszcze jeden klocek, który... Ona śpi. Myślałem, że może ona gdzieś będzie miała, jak się obudzi, to wypadnie ten klocek, ale nie. Najmniej nie mogę jej obudzić. No, okej. Idziemy na dół. Mamy Lumo. Odblokowane. Czyli mamy Wingardium Leviosa i mamy teraz Lumos. Lumos Maxima chyba. Okej. To idziemy dalej w takim razie. Zobaczymy, cóż czeka na nas teraz. Najgorsze jest to, że wiecie, bez tej muzyki jednak nie ma aż takiego klimatu. Jak... Aha. Dzięki temu raz przeszliśmy tutaj. Klocki. Spoko, narysowaliśmy obrazek na tablicy. Jeden na 8. Chodzi 2 na 8. Prefekci Hogwartu nie wpuszczą cię tam, gdzie być cię nie powinno. Może później uda się jakoś między nim prześliznąć. Pewnie jak dostaniemy jakąś na przykład pelerynę niewidkę albo coś tego typu. Powoli do kolejnej części. Severus Snape. Eliksir. Hmm.
Pamiętaj, przytrzymaj K, aby wybierać różne zaklęcia lub przełączaj się między nimi, korzystając z lewy kontrol. Lekcja ukończona. Wykorzystaj zdobytą zdolność, żeby zbadać cały Hogwart. Tak szybko? Padaj, Malfoy. Udało się jedną część znaleźć już. Coś... Aha, tam jest, dobra. Tylko. No właśnie. Mamy komplet. Ale Strongman się z nas zrobił. Eliksir siły. Tam nam się drzwi otworzyły. Więc poczko, idziemy dalej. To idziemy dalej. Cztery na osiem. Potrzebujesz niesamowicie głośnego pisku, żeby rozbić to szkło. Potrzebujemy to. Gania z tym obrazkiem jednego z uczniów. A nie dlaczego? Pięć na osiem. W sumie chyba wiem, jak się prześliznąć. Hmm.
Kurde, myślałem, że szczurkiem da się prześliznąć. Kurde. Dobra, może po prostu później możemy tu wrócić i coś z tym zrobić. Dwa na dziewięć. 9. Takie buty. No to idziemy. Idziemy w dół. Pięć na dziewięć. Jeszcze cztery są potrzebne. Widzę, jest jakaś jakby zablokowana. Musimy kolejną rzecz zebrać, tak? Zróbmy tak. Nie da się, okej. Myślę, że to wszystko powinienem. Tylko jak? No nie da się. To zmieniamy na Harago. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj widzę, że raczej nic na razie nie zrobimy. Nie ma co marnować czasu. Szósta. Ale dobrze wiecie, że są tutaj te strzałki, które nam pokazują, gdzie mamy iść. Więc w jakiś sposób to nam na pewno pomaga. Się zbieramy wszystkie klocki, bo nigdy nie wiadomo, czy one się przydadzą. Ale lepiej mieć, niż nie mieć. Nie wiem, o co chodzi w tej szafie, że tak powiem. Hehehehe
Kolej, kolejny uczeń uratowany. Kolejny uczeń uratowany. Więc jak na razie idzie nam chyba dobrze. Zbierzmy sobie wszystkie. O kurde. Puszczaj. Oddała mi. Mandragory. Mandragory będziemy potrzebować do tego, żeby rozbić tam to szkło. Bynajmniej tak mi się wydaje. Musimy ratować Rona. O kurde. Tak, to my zaraz zginiemy. Okej, czyli panamy za mną, o tym kompletnie zapomniałem. No niby... To nic nie dało oprócz klocków. Aha, tam przywalia, super! Ha 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 ha
Wydaje mi się, jakbym coś potrzebował tam jeszcze. Może nie tym. Nie bardzo kminie. Co jeszcze mam zrobić? Wszystkie rozwalić. Wydaje mi się, jakby tu gdzieś powinien być klocek. What? Okej. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Wystarczyło po prostu Lumos Solem. Wystarczyło po prostu rozwalić tamten, wiecie, tamtą rzecz, żeby zrobić z tego wszystkiego wózek, którym mogliśmy uderzyć tą blokadę jakby. A tyle czasu się martwiłem. O co tu chodzi? Okazało się, że to nie było takie wcale trudne. Tylko właśnie to jest to w tej grze, że czasami nie masz pojęcia, jak coś cholera zrobić. Ludzie, ja wam w tym momencie chciałbym podziękować za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, zajrzyjcie do opisu, zajrzyjcie na mojego Facebooka, na którego was serdecznie zapraszam. I myślę, że jeśli jest ktoś, kto komu ta seria się podoba jakoś szczególnie i chciałby na przykład więcej tych odcinków, to dajcie znać i wtedy pomyślę o częstszym nagrywaniu tej serii. Ponieważ, jak dobrze wiecie, chwilowo jest to wszystko raz w tygodniu, ale jeśli zdecydujecie się na więcej, to z chęcią dla was po prostu więcej nagram i wtedy będziecie mogli częściej oglądać tę grę. O! Myślałem, że to coś wyda. Zbierzemy tutaj wszystko do końca, co jest. Zbierzmy wszystkie klocki, które tutaj możemy jeszcze zebrać. I wtedy skończymy odcineczek już tak na dobre. Dobra,
Ja wam, ludzie, serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Tak jak mówiłem, jeśli się podoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zajrzyjcie do opisu i czekajcie na następne odcinki. Trzymajcie się, na razie, pa pa.